witamy wszystkich Państwa na tym spotkaniu, które corocznie organizowane jest przed Dnia Nauczyciela. Wszystkich pracowników szkoły, tych, którzy w tej chwili pracują dla dobra tej szkoły, a jak zwykle ja szczególnie witam tych, którzy już ileś lat wypracowali w tej szkole. Przyczynili się do tego, że szkoła jest znana, jest dobrze kojarzona, co ja zawsze młodym ludziom często podkreślam, to jest waszym udziałem. My możemy jedynie kontynuować to dzieło, kontynuować to, co zostało rozpoczęte wcześniej. Także szczególnie witam, szczególnie się cieszę z tego, że jesteście Państwo z nami, jak zwykle w tych szczególnych dniach, Dzień Nauczyciela, Wigilia, czy inne ważne uroczystości. Tak jak tutaj młodzież już wspomniała, no dobrze jest, jeżeli łączą się z nami także ci, którzy, jak to kierujący w tej chwili, mogę powiedzieć, ci, którzy kiedyś także zajmowali się kierowaniem naszej szkoły, czy to od wielu lat już uczestniczący w naszych spotkaniach pan dyrektor Mazurek, czy szczególnie mój były szef, a w tej chwili także przedstawiciel okręgowej komisji egzaminacyjnej pan Andrzej Szymczak. Jest nam bardzo miło was tutaj gościć. Moi Państwo, za chwilę to od młodzieży usłyszycie słowa podziękowania, tak myślę, życzenia. Ja także będę się mógł do nich dołączyć. Sądzę, że tym elementem takim spinającym zawsze było wyróżnienie, wspomnienie o tych, którzy dobrze przepracowali, bardzo dobrze. Powiedzmy dobrze, mówili o całej pracy szkoły. W ostatnim okresie czasu, także do tego może jeszcze nawiążę później, a w tej chwili oddaję głos młodzieży. Bal, proszę pani. Proszę wysokiego sądu. Tak właśnie, bo ten pan mi znowu postawił jedynkę, a ja byłem przygotowany. On przygotowany? Jaka się wpina! On nie wie, co to jest funkcja! Trygonometryczna. Przy funkcji kwadratowej? Bo się wysypują. Ja nie wymagałem żadnych całek. A w ogóle on tabliczki mnożenia do 5 nie zna. Mam najnowszy kalkulator. Proszę nie przerywać, bo nakażę opuszczenie sali. Proszę kontynuować. On próbował mnie oszukać! Ściągę miał! To nieprawda. Nie miałem żadnej ściągi. Zawsze korzystam włącznie z własnej głowy. Sam pan profesor mówi, że to uzasadnia moją ocenę. Nie udzieliłam ci głosu. Proszę o wprowadzenie świadka. Idzie świadek, no wreszcie. Proszę się przedstawić. Nazywam się Felix Matka i wrócę do tej samej pracy, co oskarżony. Co świadkowi wiadomo na temat tej ściągi? Była czy nie była? Była, proszę wysokiego sądu. No to może ją świadek opisze. Długa, cynkowana kręta. Oskarżony, obując obrót, prezaka ją wyjął, z dołu policzki jak banie i... Już był po krótku, już witał się z gąską, ale na ten czas pan profesor chwycił go za ramię i rzekł: jest ze mną ten numer, czyli rąk. Dziękuję świadkowi. W takim razie zarządzam karę grzywny za brak znajomości tablicy mnożenia i
i obowiązkowo 3-miesięczne konsultacje u pani profesor. Wysoki sądzie, błagam o odniesienie na karę. No dobrze, w takim razie u pana profesora Kaleckiego. O nie, to już proszę u pani dużo. O, jest rozprawy. Merci, tak podziękuję wam, jeśli maturę zdam, jeżeli zdam. Witamy w kolejnej edycji programu Taniec Belefrany. Powitajmy nasze jury Karolina, Asia Kryszewska, i Arię. I oczywiście nasze belferskie gwiazdy. Dla mnie było niezwykle stylowo. Fantastycznie trzymała się ramę.
razem w gorącym flamenko. No zobaczcie, dziękuję naszym piątkom. Dobry wieczór, Kamil Kurczok, polityczne podsumowanie dnia. Dziś w politycznym podsumowaniu dnia raz jeszcze wracamy do przemówienia lidera nowo powstałej partii Szkoła jest najważniejsza, które spowodowało, że w kuluarach zawrzało. Szanowni Państwo, to szkoła jest najważniejsza. Szkoła, która jest podstawą wszelkiej mości, doświadczenia i jedynym realnym gwarantem lepszego życia. Ale lepsze życie to nie tysiące, setki tysięcy cotygodniowych klasowych prac i kartkówek. I my chcemy to zmienić. Nie może być tak, że uczeń nie dosypia, bo musi punktualnie przychodzić do szkoły. Nie może być tak, że uczeń musi być obecny w szkole 5 razy w tygodniu, zwłaszcza po weekendowej imprezie. A prawo do wypoczynku i realizacji marzeń pasa. Nie da się tego zrealizować w szkole. Nie może być tak, że młode pokolenie żyje w ciągłym stresie, bo jest źle traktowane przez większość nauczycieli. Dlatego mówimy nie belferskiej nonszalancji. Nie odpowiedziom przy tablicy. Nie zmuszaniu do organizacji kiepskich apeli i uroczystości. Zamieńmy je w całonocne imprezy, wesołe ogniska i zagraniczne wycieczki. Młodzież ma prawo poznawać świat i ma prawo do wolności. Róbmy młodzieży wolność. Kolejny postulat to walka z marnotrawstwem. Raz przygotowana ściąga powinna móc posłużyć także innym kolegom w klasie, a nie być odbierana przez nauczycieli. Szanowni Państwo, nieporozumieniem jest także, aby w XXI wieku nie dbać o zdrowie naszej młodzieży. Dlatego szkoła jest najważniejsza. Prowadzi do szkół siłownie z prawdziwego zdarzenia, eleganckie łazieneczki z dużymi lustrami i miękkimi ręczniczkami, basen kryty oraz solarium. Czas skończyć z ciągłym gnębieniem, czepianiem się uczniów, skargami do ich rodziców i tak zwanymi poprawkami. Uczniów nie trzeba poprawiać, są wspaniali tacy, jacy są. Wystarczy ich po prostu zrozumieć i kochać. W naszej partii szkoła jest najważniejsza, najważniejszy jest uczeń. Dziękuję bardzo. SJN! 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 SJN!